Dlaczego ten odcinek może być wyjątkowy? Bo dzisiaj gościem Flytox jest ekspert, który przebył długą zawodową drogę, ale swoją przygodę z chmurą zaczynał jako partner Google, więc tak po partnersku zapraszam już na odcinek, którego zwieńczeniem będzie bezpieczeństwo pracy w chmurze. Środek będzie należeć do tego, jak naprawdę wygląda ten precyzyjny proces cyfrowej migracji, czyli sytuacja, w której chcemy przenieść dane od dotychczasowego dostawcy albo własnego serwera na chmurę właśnie. A na starcie naszej rozmowy przyjrzymy się dobrym praktykom i standardom, jakie towarzyszą Googlersom. Z nami właśnie jeden z nich, Kacper Ptasiński, Customer Engineer Productivity and Collaboration w Google. Witaj, Kacprze. Dzień dobry. Cześć, witaj. Miło tu być. Jesteś kolejną osobą z Google, która gości we Flytox i słuchaj, to nie tak, że my Googlersów jakoś specjalnie kolekcjonujemy, ale dostać informacje ze źródła od kogoś, kto tworzy narzędzie sprzedawane, zarządzane przez nas, to chyba po prostu najcenniejsza perspektywa, dlatego tym bardziej się cieszę, że z nami jesteś i na to wszystko liczę, ale na początku muszę uściślić, że jesteś szeroko rozumianym pasjonatem chmury, ale jednak specjalizujesz się w rozwiązaniach Google Workspace. Tak, dokładnie. Nawet powiem trochę więcej, bo to nie tylko Google Workspace, ale też rozwiązania AppSheet, Beyond Corporate Enterprise, więc mówimy tak naprawdę o rozwiązaniach z takiego szeroko pojętego Productivity and Collaboration. I w sumie właśnie tym zajmuję się już od skąd pamiętam tak naprawdę. Pierwsze początki pamiętam. Wtedy jeszcze to się nazywało Google for Work czy Google for Business. Były w okolicach 2012 roku. I tak trochę historycznego zarysu, w tamtym to właśnie momencie, pamiętam jeszcze z Piotrem Wieczorkiem, w sumie rozpoczynaliśmy, można powiedzieć, przygodę Flya, który teraz jest znany jako FOTC i dobrze tutaj właśnie z sobą móc porozmawiać po latach. Potem jeszcze pracowałem dla innych partnerów, a od około półtorej roku jestem w Google i właśnie zajmuję się customer engineeringiem dla tej sekcji Productivity and Collaboration na rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Twoje spojrzenie na rolę partnera będzie w ogóle bardzo cenne, ale czy dobrze rozumiem, że segment Enterprise, więksi gracze stanowią właśnie trzon twoich klientów, bo chcielibyśmy bardzo ich poznać, kim są, jakie mają potrzeby, oczywiście w ramach tego, co możesz o nich jeszcze powiedzieć, bo to zawsze najciekawsze, z czym do ciebie klienci się zwracają. Tak, z mojej perspektywy zajmuję się głównie tym rynkiem, który my nazywamy Corporate and Enterprise, czyli mówimy tutaj o firmach, które mają, można powiedzieć, zaokrąglając bardzo mocno, powyżej 1000 pracowników. I najczęściej mówimy tutaj o firmach, które mają o wiele więcej tych pracowników w regionie. To są firmy, które wiadomo, z potrzeby po prostu kontroli ogromnych ilości ludzi, ogromnej ilości zabezpieczeń i też z drugiej strony zabezpieczenia się na okazję różnego typu zagrożeń, sytuacji, w których ktoś mógłby próbować wykraść ich dane, bardzo mocno skupiają swoją uwagę na stronie security. Mhm. To jest jak najbardziej zawsze pierwsza potrzeba, którą ci klienci reprezentują, ale z drugiej strony, jeżeli klienci z nami rozmawiają, to rozmawiają też dlatego, bo chcą coś zmienić. I chcą zmienić przede wszystkim kulturę pracy, kulturę współpracy, powiedziałbym, między pracownikami, żeby nie pracować tak, jak to było dotychczasowo, gdzie każdy był panem swojego własnego pliku i co wypracował, to w tym momencie albo dmuchało mu w żagle i pozwalało mu osiągnąć maksymalną prędkość, albo po prostu pracownik sobie nie radził i ponosił porażkę. Natomiast tutaj przychodzą do nas firmy z pojęciem takim, żeby z chęcią wypracowania wspólnych metod, gdzie zespół będzie pracował wspólnie do osiągnięcia celu, żeby to wspólnie ten zespół był na tej łodzi i wspólnie zasuwał przy linach, a nie żeby był jeden kapitan, który jak coś wypracował, to jemu pójdzie dobrze, ale reszcie organizacji niekoniecznie. No i właśnie nasze rozwiązania i kultura za nimi bardzo mocno na to pozwala. A czy jednak możesz powiedzieć coś więcej, bo to, że kultura organizacji to bardzo szerokie zagadnienie, to już wiemy, że każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie wedle ulubionego, to zależy, ale mówiąc tak zupełnie serio, czy możesz w ogóle wyróżnić na przykład kilka filarów dobrej organizacji kultury pracy, którą już teraz można by wdrożyć w swoim środowisku, jak na przykład, nie wiem, mniejsza odpowiedzialność za niepowodzenia albo przestrzeń w ogóle do popełniania błędów, ale i wyciągania dobrych wniosków. Czy to może być przykład? Tak, tutaj się zdecydowanie się z tym zgodzę, że my jako Google na przykład wyznajemy zasadę, że jeżeli mamy odnieść porażkę, to chcemy odnieść ją szybko.
I to jest taka główna zasada, którą powinna każda organizacja u siebie wprowadzić. Naturalnym jest to, że nie każdy pomysł, nie każdy projekt się uda, powiedzie. Ale jeżeli będziemy teraz podchodzili do tego w sposób taki, że pracownikom nie będziemy zostawiali innej opcji niż to się musi udać, to pracownicy pokrótce zaczną robić wszystko, żeby albo pozacierać różnego typu niepowodzenia, albo spróbować wykombinować je w sposób taki, że będzie to działało na te przysłowiowe zapałki, a w pewnym momencie wszystko się sypnie. Na przykład u nas i właśnie z tą kulturą, którą wyznajemy, mamy taką pełną otwartość i szczerość, tak? Budujemy, można powiedzieć, współpracę na szczerości, dzięki czemu nawet jeżeli wiemy, że coś idzie nie po naszej myśli, coś moglibyśmy zrobić inaczej, coś widzimy, że może już odnieść porażkę, to jesteśmy w stanie to przedyskutować i zrobić odpowiednią korektę. I też to, co na przykład bardzo mocno jest cenione i myślę, że powinno być cenione w każdej organizacji, to jest kultura feedbacku. Jeżeli cokolwiek robisz, możesz czuć się w tym dobrze, możesz czuć się w tym źle, możesz czuć się nijako, ale nigdy nie będziesz wiedział, co zrobić lepiej lub inaczej, jeżeli nie usłyszysz od kogoś, w czym tak naprawdę mógłbyś potrenować, nie wiem, zmienić metodę podejścia, zrobić cokolwiek innego. I dlatego na przykład u nas wewnętrznie, jeżeli mówimy o kulturze feedbacku, to feedback jest dozwolony jak najbardziej, i feedback jest największym darem, jaki może dać ci druga osoba. Możesz w tym momencie otrzymać, przeanalizować, podziękować. Niekoniecznie musisz się zawsze zgodzić, bo jasne jest, że feedback może być różnego pokroju, ale otrzymywanie informacji zwrotnej i później branie korekty w związku z nią, to jest właśnie takie bazowanie, można powiedzieć, na danych w budowaniu przyszłych procesów, podejść albo naszych własnych umiejętności. Więc to jest bardzo ważna cecha, którą każda organizacja dzisiaj powinna wprowadzić. No i też tak jak powiedziałeś, danie większej możliwości na popełnianie błędów i niekaranie. Trochę się śmieję, bo w międzyczasie prowadzę mentoring, a z drugiej strony właśnie z dziewczyną zastanawianym się nad zakupem szczeniaka i też czytam książki, jak wychowywać szczeniaki. Mhm. No i widzę, że to jest bardzo mocno powiązane z perspektywy takiej, że szczeniaka, jeżeli chcesz dobrze wychować, nie powinieneś go karać. On nie będzie rozumiał za co, nie będzie wiedział dlaczego i w jaki sposób. Powinieneś za to wyłapywać te dobre momenty, na których ci zależy i je amplifikować poprzez nagrodę. I szczerze, to samo dzieje się w dobrych firmach. Niepowodzenia przechodzą, można powiedzieć, z poklepaniem po plecach, że nie martw się, będzie lepiej, ale te dobre momenty są celebrowane, są gratyfikowane, czy to za pomocą jakichś publicznych, można powiedzieć, podziękowań, czy różnego typu nagród, czy nawet jakichś drobnostek w stylu dziękuję. I w tym momencie uczymy się, jak możemy pracować ze sobą sprawniej, lepiej i zdecydowanie przyjemniej w przyszłości. Zazwyczaj pracownik wie, że coś poszło nie tak. Nie trzeba jeszcze dodatkowo tego podkręcać, mając odpowiedzialną osobę oczywiście po drugiej stronie, ale pod kątem biznesowym, bo wspomniałeś, że to często wasze wewnętrzne googlerskie standardy. Czy na takie samo, można powiedzieć, dojrzałe podejście są też gotowi klienci, czy w ogóle biznes, z którym się stykasz? Co na tym polu? To się zmienia. To się zdecydowanie zmienia. I widzę, jak to wyglądało na przestrzeni tych ostatnich 10 lat, kiedy można powiedzieć, pracuję razem z chmurą i tymi rozwiązaniami. Mhm. Natomiast takim najfajniejszym momentem, który był jeszcze dla mnie, kiedy pracowałem po stronie partnera i odpowiadałem też w dużej mierze za wdrożenia i widziałem, co się działo z klientem przed, widziałem, co się działo z klientem zaraz po wdrożeniu i później, jak przyjeżdżałem robić kolejne szkolenia, to bardzo często można było zobaczyć na korytarzach takie drobne zmiany, na które być może normalnie nie zwróciłbyś uwagi. Mhm. Ale jak wchodzisz do firmy, która jest bardzo tradycyjna, która pracuje na rozwiązaniach, można powiedzieć, sprzed 20 lat, widzisz, że na korytarzu ludzie podchodzą do siebie naprawdę z dużym dystansem. Kiedy przechodzi jakiś dyrektor, prawie kłaniają się w pas, słyszysz: dzień dobry, panie dyrektorze. To jest kultura, można powiedzieć, taka zaprzeszła, ale właśnie fajne jest to, że po wykonaniu jakichś właśnie wdrożeń, po wykonaniu tego change managementu, zmiany i adaptacji do nowych rozwiązań, wróciłem do takiej firmy po 2 latach i zobaczyłem, że na korytarzu już jest uśmiech, cześć, podanie ręki, co u ciebie. Już zmieniło się to, jak nawet te zwykłe przywitania pomiędzy ludźmi wyglądają na korytarzu.
A za tym oczywiście poszła cała ta kultura dzielenia się wiedzą, poszła cała kultura pomagania sobie nawzajem, poświęcania czasu nie tylko po to, żebym ja zasuwał i zrobił coś dla siebie, ale żebym dał jakąś dawkę wiedzy drugiej osobie i dzięki temu ja wiem, że też ona w przyszłości mnie odciąży i doprowadzi firmę do, czy nawet nasz dział w ramach firmy, do o wiele lepszego wyniku. Więc tak, jest na to miejsce i to już jest zauważalne bardzo mocno. Skoro nie wszyscy chcą się zmieniać, to jakie są obawy? Czy najczęstszy zarzut, jaki można usłyszeć w sytuacji tej, to brak kontroli, bo to trochę stawianie na głowie dawnego porządku organizacji? Zdecydowanie i brak kontroli jak najbardziej tutaj jest problematyczny. I niestety jeszcze w ramach wielu organizacji menadżerowie podchodzą do zarządzania w sposób taki bardzo menadżerski, a nie liderski. Co oznacza, że właśnie próbują mieć kontrolę nad każdym jednym aspektem pracy pracowników, próbują mieć kontrolę nad każdym jednym zadaniem wykonywanym przez nich, co finalnie prowadzi do mikromanagementu. Jak wiemy, mikromanagement jest bardzo zły z perspektywy pracownika, bo pracownik w tym momencie czuje się przytłoczony, może to nawet wywołać u niego jakieś stany lękowe. Można powiedzieć, w najlepszej sytuacji pracownik odejdzie, w najgorszej trafi do terapeuty. O takim mikromanagmencie i będzie to bardzo krytyczne dla niego. Natomiast w tym nowym podejściu i nowych organizacjach zauważamy, że menadżerowie zmieniają się w liderów. I taki lider jest w stanie poprowadzić pracowników w dobrym kierunku, wskazać im ścieżkę i jak najbardziej być dla nich w momencie, kiedy czegokolwiek potrzebują, ale nie kontroluje ich, daje im wolną rękę, daje im możliwość wykonywania ich pracy w jak najlepszy możliwy sposób. Jeżeli rekrutujemy osoby do pracy, te osoby przechodzą solidne procesy rekrutacyjne, tak, w każdej firmie. Jest weryfikacja zarówno tego, jak z daną osobą nam się rozmawia, gdzie wcześniej pracowała, co robiła, jakie ma umiejętności. Zatrudniamy przede wszystkim ekspertów, ale teraz wyobraź sobie, zatrudniasz eksperta, po czym mówisz temu ekspertowi, co on ma robić, bazując na twojej wiedzy menadżerskiej, gdzie jesteś menadżerem już od X lat i być może zatraciłeś trochę tą nutę ekspercką. To jest naturalne. To będzie powodowało, że eksperci bardzo szybko nie będą się wypalali, nie będą widzieli możliwości rozwoju i będą chcieli uciekać. Dlatego powinniśmy to zmienić. To już wiem, że jest trend nie taki świeży. On trwa już, o rany, od dobrych 7-8 lat, jak nie lepiej. Ale nadal są organizacje, które jeszcze mają to przed sobą, które jeszcze będą musiały odświeżyć te struktury, odświeżyć metody zarządzania. Przykładowo, wiesz, u mnie, ja teraz na przykład czuję, że w Google z moim menadżerem mam tak, że jestem niezależną jednostką. Ja wiem, w czym się specjalizuję, wiem, czym się zajmuję i jak najbardziej robię to na co dzień i uważam, że robię to w kreatywny sposób, bo mam do tego przestrzeń, ale też z drugiej strony wiem, że jeżeli ktokolwiek przykładowo będzie miał jakieś zarzuty, coś nie będzie mu się podobało i przyjdzie do mojego menadżera, to mój menadżer będzie stał w mojej obronie. On jest razem ze mną. Razem prowadzimy do tego, żeby jak najlepiej rozwinąć produkt, na którym pracujemy, nasz dział i dzięki temu relacja pomiędzy pracownikiem a menadżerem ma być, można powiedzieć, relacją bez takich zająknięć, bez wzajemnego lęku, bez ukrywania czy zatajania różnego typu faktów. Jeżeli mi się coś nie podoba, jestem w stanie powiedzieć to wprost menadżerowi. Weźmie to do siebie lub nie, to już jest inna sprawa, ale taka czystość i szczerość komunikacji bardzo łatwo skraca ten tak zwany time to market, czyli wykonywanie jakichkolwiek zadań, które zostają tak naprawdę przydzielone. Brzmi to jak dobry partnerski układ. Dokładnie. Po prostu. Więc może trochę wróćmy na chwilę do partnerów, o których wspomniałeś i partnera, od którego tak naprawdę twoja przygoda z chmurą się rozpoczęła. Czy w ogóle partner Google, czy możemy narysować jego pozycję w ekosystemie? I czy partner to jest ktoś, komu powierza się niemal wszystkie zadania, niemal wszystkich klientów, bo może czasem pojawiają się jakieś obawy ze strony klientów. Czy partnerom, jakim partnerom, z jakimi certyfikatami, jakimi specjalizacjami można ufać? Jasne, to może zacznę od nakreślenia tego modelu, jaki tutaj mamy. Pewnie większość słuchaczy
skoro nas słucha, już miała styczność z partnerem i może wiedzieć, jak to wygląda pokrótce. Natomiast z naszej strony najważniejsze jest to, żebyśmy my jako Googlersi skupili się przede wszystkim na budowaniu rozwiązań, na innowacji, kreowaniu nowej funkcjonalności i przygotowywaniu całej tej chmury, którą tutaj szeroko nazywamy, do tego, żeby spełniała swoje zadanie i dawała klientom możliwość produktywnej, sprawnej i bezkonfliktowej pracy. Natomiast to jest to, czym się zajmujemy w Google. Mamy do tego całą siatkę partnerów, którzy specjalizują się, tak jak wspomniałeś, w różnego typu zakresach i chcemy, żeby to właśnie partnerzy byli zawsze twarzą do klienta. Teraz popatrz na to, że na świecie mamy tam grubo ponad 100-150 krajów. Teraz gdybyśmy mieli my lokalnie przygotowywać partnerów, nie partnerów, tylko wewnętrzne działy, które miałyby w tych wszystkich krajach po kolei dostarczać zarówno rozwiązania, ale też zmianę kulturową, ale też szkolenia i to szkolenia w sposób zgodny z lokalnym podejściem do nauki, to naprawdę byłby to przeogromny wysiłek. Dlatego mamy siatkę partnerów, którzy chociażby tak jak wy, specjalizują się w jakimś regionie i w ramach tego regionu są specjalistami od zarówno komunikacji z ludźmi w tym regionie, co sprawia, że znacie, jakiego typu problemy dane organizacje mogą mieć, w jaki sposób wygląda tam komunikacja, jakiego typu szkolenia będą działały bardziej lub mniej, czego być może unikać. Wiecie też nawet, w jaki sposób rozmawiać z klientem. To też w zależności od tego, ja na przykład pracowałem z różnymi krajami. Zdarzało mi się i z Kanadą, i ze Skandynawią, i gdzieś, można powiedzieć, z Ukrainą, czy nawet miałem chyba kiedyś klienta z Uzbekistanu. To w zależności od regionu geograficznego faktycznie mamy swoje przyzwyczajenia. Ludzie są bardziej lub mniej zamknięci w sobie i z racji tego, że przykładowo mamy jakieś tego typu naleciałości kulturowe, powiedzenie jakiegoś zdania osobie z Kanady będzie odebrane kompletnie luźno, ale powiedzenie tego samego przykładowo osobie z Polski z tego Uzbekistanu może skutkować tym, że osoba nam wyjdzie z kola i się obrazi. Więc mamy takie kompletne rozbieżności w tym, jak podchodzimy do tematów, jak rozmawiamy na poziomie ludzkim i tym bardziej jak rozmawiamy na poziomie ludzkim, ale można powiedzieć tym menadżerskim, bo też wiadomo, kadra zarządzająca będzie wyglądała inaczej w zależności od różnych sektorów, firm, lokalizacji geograficznych, czy tam wielkości po prostu, jak to może wyglądać. No i teraz nasi partnerzy, tak jak wspomniałem, specjalizują się najczęściej w różnych zarówno sektorach, jeżeli mówimy o ilości pracowników w firmach, bo wiadomo, że te firmy też mają inne procesy, inne podejście, inne prace, ale też specjalizują się w sektorze geograficznym czy specjalizują się w konkretnych branżach. Mamy też wielu partnerów, którzy na przykład dotykają tylko i wyłącznie FSI-a, a mamy partnerów, którzy bardziej specjalizują się w manufacturing czy w tym podobnych. Często jest tak, że z naszymi partnerami też te specjalizacje wychodzą dość naturalnie, bo z racji tego, że partner wdroży u jednego klienta, tworzy mu się fajna referencja, na bazie której może później pójść do kolejnego partnera, do kolejnego klienta, przepraszam, z podobnej sekcji. I teraz jeżeli pójdzie do takiego kolejnego klienta, uda mu się tam też wdrożyć, to już ma dwie referencje i bardzo szybko partner staje się partnerem specjalizowanym. No i teraz z perspektywy klienta to jest bardzo istotne, bo wiemy, że jeżeli jako klient zaczynamy rozmowę z danym partnerem, to partner nie jest tutaj od dzisiaj. To nie jest pierwsze wdrożenie dla tego partnera. Ja się śmieję i zawsze to mówię moim klientom, kiedy jeszcze byłem po stronie partnerskiej, że zmiana technologiczna to jest najprostsza rzecz, jaka może być. Każdy z naszych dorosłych partnerów, których teraz mamy na rynku, robił wdrożenia technologiczne już tysiące razy. Więc to jest kolejny raz odpalenie po prostu checklisty czy planu projektowego i kolejny raz przejście po tych samych punktach, żeby nam się spięła integracja, żeby nam poczta zaczęła odpowiednio działać i żeby wszystko funkcjonowało. Ale największą wartością partnera, którą partner może dostarczyć, jest właśnie change management, czyli wykonywanie tej zmiany biznesowej, która zawiera w sobie zarówno szkolenia, komunikację marketingową,
przygotowanie być może jakichś eventów wewnątrzfirmowych. Wyobraźcie sobie, wdrażacie nowe rozwiązanie i jesteście IT w ramach organizacji. Często zdarza się tak, że po wdrożeniu przychodzi do was biznes i jako IT mówi wam, znowu nam coś zmieniliście, znowu nie wiemy jak tego używać, znowu to nie działa. Spotkałem się z tym dosłownie w każdej jednej firmie, jaka by ona nie była. A skąd to się brało? Brało się to stąd, że przy takim wdrożeniu brakowało odpowiedniego marketingu wewnętrznego. Pamiętajcie, że jeżeli przykładowo IT wybierze nowe rozwiązanie, czy dyrektor HR-u, co coraz częściej się zdarza w wypadku rozwiązań, o których dzisiaj też mówimy, czy ktoś u góry organizacji, to teraz ta jedna osoba, czy jeden zespół, który rozpatrywał rozwiązanie, wie o co chodzi, wie dlaczego podjął taką decyzję i wie dlaczego ta decyzja była dobra, bo musieli coś w tym zauważyć. Ale reszta organizacji nie miała okazji poznać rozwiązania. Więc teraz super istotnym jest to, żeby partner wykonał też wewnętrznie u takiego klienta wewnętrzny marketing, który można nazwać wprost sprzedażą do szeregowych pracowników. Jeżeli powiesimy plakaty na korytarzu, jeżeli roześlemy komunikację marketingową, jeżeli zrobimy webinar czy serię szkoleń, która nie tylko będzie opowiadała o tym, to jest nowe rozwiązanie, używajcie go tak i tak, ale pokaże przykłady użycia, pokaże wartość, jaka dla firmy przyjdzie z wdrożenia, implementacji takiego rozwiązania, to jeżeli ludzie kupią ideę i rozwiązanie, które za tą ideą się kryje, to w tym momencie wdrożenie przebiegnie zupełnie inaczej, a produktywność powdrożeniowa wzrośnie i to wzrośnie naprawdę kosmicznie. No i właśnie to jest ta rola partnera, żeby partner z każdym jednym klientem spotkał się, mógł pogadać, sprawdzić, jakie są potrzeby biznesowe tego klienta, bo wiadomo, że każdy klient będzie miał inne potrzeby. Jedni będą bardziej, inni mniej technicznie zaawansowani. Jedni będą potrzebowali bardziej dedykowanych integracji i pełnego połączenia. Jeszcze inni być może będą potrzebowali szkoleń, a jeszcze inni są na tyle być może firmą z zakresu Digital Native, która już w pełni rozwiązania zna i która będzie potrzebowała tylko i wyłącznie dostać dostęp do platformy i fakturę i nic poza tym, a zresztą sobie poradzą. Więc to jest właśnie też rola partnera na etapie takiego discovery, żeby zauważyć i wypracować z klientem wspólny plan na to, jak przekonwertować organizację z miejsca, w którym organizacja znajduje się teraz, do miejsca, w którym organizacja chce być w przyszłości jako ta kreatywna, innowacyjna firma dająca ludziom możliwość pełnej współpracy, niczym nielimitowanej. Przypominam, że dzisiejszym rozmówcą Flytox jest Kacper Ptasiński, Customer Engineer Productivity and Collaboration w Google. A to słychać. Część dzisiejszej rozmowy poświęcona była kulturze organizacji, współpracy też wielu innym czynnikom, które mogą przekładać się na zwiększenie produktywności w waszej firmie, waszego biznesu. I pytanie, czy to wszystko, gdy mówimy o procesie adopcji chmury, Kacprze, czy możemy to zawrzeć w jakiś konkretny scenariusz, ramy, jak powiedziałeś, jakąś checklistę? Przed nami cyfrowa transformacja biznesu. I tutaj też, co jest największym wyzwaniem, mówiąc o adopcji chmury, z twojej perspektywy? I na to twoje pytanie muszę odpowiedzieć twoim ulubionym, to zależy. Ha, okay. Oczywiście, bo wiesz, w zależności od wielkości firmy pojawią się różne problemy. Jeżeli trafimy na firmę jednoosobową, to nie ukrywajmy, taka firma jednoosobowa zazwyczaj, kancelaria, prawnik, nie wiem, fryzjer czy fotograf, to będzie raczej organizacja, w której partner jednorazowo pewnie ustawi ustawienia bezpieczeństwa, być może zrobi jedno małe szkolenie, pokaże jak to ma działać i pewnie na tym się skończy. Bo tam wszystko działa, nie potrzebujemy supportu, nie potrzebujemy obsługi błędów. Raczej taka firmka poradzi sobie sama bez problemu. Ale jeżeli po drugiej stronie będziemy zwiększali, można powiedzieć, ilość pracowników, będą pojawiały się kolejne kroki, kolejne etapy i kolejne stopnie przy takim wdrożeniu i implementacji. Jeżeli mówimy już o takim pełnym podejściu, który z doświadczenia widziałem, że najczęściej był wdrażany przy firmach powyżej kilkuset pracowników, ale wiadomo, że ta granica jest ruchoma, bo jednak każda firma, jak już dzisiaj kilka razy było wspominane, ma inne wymagania, to taki model docelowy dla dużych firm wygląda tak, że na samym początku jest oczywiście faza wyboru rozwiązania, rozmów, wzajemnego sprawdzania i weryfikacji, czy
my jako Google i partner jesteśmy dobrymi partnerami dla tego klienta, oraz z drugiej strony, czy klient jest dobrym klientem, żeby używać naszych rozwiązań, bo też wiadomo, że mogą się zdarzyć sytuacje, w których jedne lub drugie rozwiązania będą bardziej tutaj pasowały. Jeżeli ta wzajemna ewaluacja przebiegnie pomyślnie, przechodzimy oczywiście do podpisania umowy, wygenerowania instancji i rozpoczynamy ten etap wdrożeniowy. Najczęściej jest tak, że etapy wdrożeniowe w dużych organizacjach nawet są projektowane na 3 do 4 miesięcy. Wydaje się krótkim okresem czasu, jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład firmę, która ma 5 tysięcy pracowników, a ja na przykład z doświadczenia udawało mi się nawet robić takie 4-miesięczne wdrożenie w firmie, która miała 50 tysięcy użytkowników. Nie spałeś. Był taki weekend, przyznam, ale finalnie da się. Jeżeli dobrze zaplanujemy podejście, to skala nie gra roli, bo to jest później zreplikowanie tylko konkretnych kroków i być może uruchomienie ją na większą ilość użytkowników i pokazanie po prostu większej ilości użytkowników, jak to działa. No i właśnie w takim modelowym podejściu. Najpierw zazwyczaj mamy etap planowania. To jest etap, w którym powinien zostać utworzony zespół. Zespół pomiędzy partnerem a klientem, składający się z, można powiedzieć, takiej lustrzanej organizacji, w której na samej górze mamy tych naszych stakeholderów, którzy są decydentami, do których raportujemy sukces, porażki, oni podejmują decyzje, oni zamówili ten produkt i wdrożenie, więc dlatego oni też muszą mieć ogląd na to, co się dzieje i czy idzie to w dobrym kierunku. I tutaj przy wypadku stakeholderów mówimy o organizacji lustrzanej, czyli najczęściej po stronie partnera jest to osoba opiekująca się od strony sprzedażowej, relacyjnej danym klientem. Od strony klienta często są to dyrektorzy czy C-level. Później mamy project managerów po dwóch stronach, którzy pomiędzy sobą będą odpowiadali za stworzenie planu i za to, żeby ten plan był wykonywany dokładnie tak, jak był spisany, żeby nie było żadnych opóźnień, żeby identyfikować ewentualne ryzyka, zagrożenia i je mitygować w dobrym momencie, żeby nie dopuścić do eskalacji jakiegoś problemu, tylko już zawczasu wiedzieć, że może się pojawić i odpowiednio go zaadresować. Później powinniśmy mieć jeszcze dwie role. Rolę tak zwanego technical managera i znowu to są role lustrzanie po dwóch stronach i to są osoby, które mają za zadanie wykonać integrację techniczną, konfigurację techniczną, zaprosić do stołu, jeżeli będą potrzebne dodatkowe osoby security, żeby ustalić, jakie polityki bezpieczeństwa mają być, dodatkowe osoby z serwis desku u danego klienta na przykład, żeby nauczyć, jak obsługiwać zgłoszenia od klientów, wykonać integrację z Active Directory czy innymi systemami. Tu mówimy o tym wszystkim, co się ma zadziać od strony technologicznej. I mamy jeszcze ostatnią rolę, która znowu pojawia się lustrzanie i to jest rola tak zwanego change managera. Po stronie partnera najczęściej no, te role są specjalizowane, tak? Więc tutaj mamy specjalistów, którzy na tym się znają i wiedzą, jak tutaj działać. Po stronie klienta, przykładowo w wypadku roli change managera, spotkałem się już z tym, że zarówno to były osoby z HR-u, albo to były osoby z marketingu, albo jakiś miks osób. Czasami się też zdarza, że w ramach tego change managementowego streamu po stronie klienta pojawiały się dwie osoby, HR i marketing. I to jest fajne kombo, bo jeżeli mówimy w ramach change managementu o wykonaniu szkoleń, jeżeli mówimy o komunikacji marketingowej, która ma być personalizowana dla pracowników, jeżeli mówimy tutaj o utworzeniu na przykład witryny szkoleniowej, która ma dostarczać treści w trybie on demand, czy być może nawet jakieś klasy w Classroomie, gdzie ludzie będą mogli za pomocą e-learningu sami się nauczyć, co będą chcieli, to właśnie potrzebujemy taką mieszankę umiejętności HR-owych, które wiedzą, jakich ludzi mamy w organizacji u klienta, jak ich zaadresować, jakie mogą mieć problemy i co warto mocniej lub nie podkreślić. Osoby z marketingu, która będzie wiedziała, jak przygotować komunikację, ale też będzie w stanie narzucić brand klienta na przykład na taką komunikację i wykorzystać już gotowe wewnątrzfirmowe kanały, czy jak to intranet, czy wewnętrzne maile, czy tego typu podobne, żeby po prostu tę wiadomość do pracowników odpowiednio przenieść. Jak utworzymy już sobie taką organizację właśnie lustrzaną po dwóch stronach na tym etapie planowania, możemy później przejść do kolejnych trzech etapów, które faktycznie są wdrożeniem.
Zaczynamy tutaj od tak zwanego Core IT, później mamy etap Early Adopters i na końcu mamy etap Global Go Live. W ramach Core IT to jest taki pierwszy miesiąc, w którym przede wszystkim zespół projektowy dostaje dostęp do usług, zaczyna już na tych usługach działać, ale w drugim kroku dostęp do usług dostają osoby z IT, które później będą miały zarządzać rozwiązaniem, które będą odpowiedzialne być może za polityki bezpieczeństwa, za integrację, czy po prostu osoby, które są już technologicznie bardzo zaawansowane i przejście nie sprawi im żadnego problemu. Jeżeli powiemy sobie o na przykład takiej modelowej organizacji, strzelam, 1000 pracowników, to zazwyczaj w tym etapie Core IT będzie brało udział około 10 osób z zespołu projektowego, łącznie ze stakeholderami, około dodatkowych 20-30 osób z IT, więc mamy taką grupę 30-40 osób, które w tym momencie zaczynają już używać Workspace'a, zaczynają już pracować na Workspace'ie, już w tym momencie jest aktywowany dla nich ruch pocztowy, dostają pierwsze dedykowane szkolenia, gdzie mogą przyjść do salki. Taka grupa testowa trochę. Dokładnie. Taka bardzo grupa testowa, bo to jest grupa, która z jednej strony zdobywa najwięcej doświadczenia, oni stają się też lokalnymi ambasadorami, ale z drugiej strony to jest też grupa, która pozwala partnerowi zweryfikować, czy podejście szkoleniowe do tej firmy jest poprawne. Czy być może samo szkolenie powinno być przeprowadzone trochę inaczej, bo może firma jest bardziej rozwinięta niż tego partner oczekiwał i niektóre kwestie wydają się być trywialne i mogą być pominięte. I to jest taki test mały, ale w ramach tego testu Core IT najbardziej zależy nam jednak na nie przetestowaniu tyleże ludzi, co wykonaniu w tle tych integracji technologicznych. To jest zazwyczaj ten pierwszy miesiąc, w którym pojawiają się integracje z Active Directory, jeżeli jest potrzebne, tam się pojawiają dodatkowe ustawienia security. Tutaj, jeżeli będzie wykonywana migracja danych w stylu wiadomości e-mail, kalendarz, kontakty czy jakieś pliki, to już tutaj stawia się infrastrukturę migracyjną, uruchamia się ją dla tych 30-40 użytkowników i wtedy jest wykonywany też test tego, jak szybko ta migracja przebiega i możemy na bazie tej migracji oszacować, wyestymować czas, w którym będzie wykonana później migracja dla wszystkich pozostałych pracowników. Ale tutaj chodzi o taki techniczny czas migracji, czy taki okres czasu, który wymagany jest przez pracowników, by z kolei oni w pełni przesiedli się na nowe rozwiązanie? Tu mówię o stricte technicznej migracji, o przeniesieniu danych. Wyobraź sobie, że teraz masz w firmie jakiś lokalny serwer pocztowy, masz tam wszystkie maile pracowników zgromadzone, no a wybierając nowe rozwiązanie, chciałbyś je wszystkie mieć na Gmailu. Więc chodzi o to, że musimy te dane teraz w jakiś sposób przetransportować z tego serwera do chmury i robienie tego właśnie na etapie Core IT pokaże nam, jak szybko jesteśmy w stanie to osiągnąć bez psucia obecnej pracy pracownikom, bo zauważ, że jeżeli to jest serwer stojący lokalnie w organizacji, to w każdej firmie będzie to maszyna o innej prędkości, będzie stała w innej sieci o innej prędkości, no i będzie wiele czynników, nawet takich, jak chociażby ilość małych czy ilość dużych maili, które pracownicy dostają, to też ma ogromny wpływ na to, jak szybko migrujemy. I zrobienie takiej próbnej migracji na tym etapie pozwoli nam oszacować, że jeżeli te 40 osób przemigrowaliśmy w takim i takim czasie, to potem kolejne 1000 osób będziemy w stanie przemigrować mniej więcej w takim czasie i podjąć odpowiednie decyzje, czy na przykład do momentu, kiedy odpalamy Go Live dla wszystkich, chcemy mieć przemigrowane wszystko, czy być może chcemy mieć przemigrowaną historię z ostatniego pół roku, najświeższą, a całą resztę być może domigruje się później, jak już będziemy na spokojnie do tego podchodzić. To jest ten moment na badanie i wyciąganie wniosków i planowanie na bazie tych wniosków. To jak odbywa się ten proces? Bo gdy mówimy o takiej modelowej firmie, wiesz, setki pracowników, nawet 1000, sporo danych, maile sprzed wielu lat, załączniki znacznych rozmiarów, bo firma prowadziła dokumentację fotograficzną swoich produktów. I jak teraz ma wyglądać ten proces? No bo słowo migracja jest bardzo wygodne, ale migracja skrywa też wiele. Co się naprawdę pod tym kryje? Słowa migracja jest bardzo wygodnym słowem, które zawiera w sobie wiele to zależy. I oczywiście tutaj również mamy to zależy, bo patrząc z perspektywy migracji, właśnie tak jak wspomniałem, musimy przenieść zazwyczaj trzy główne typy danych. Wiadomości mailowe i otaczające je flagi w stylu odczytana, nieodczytana, etykiety, w których się znajdują i to, co się z nimi dzieje. Wydarzenia z kalendarza,
które pracownicy gdzieś mieli u siebie w lokalnych systemach pocztowych, czy właśnie w jakichś programach stylu Outlook Thunderbird, i kontakty, które mieli zgromadzone, książki kontaktowe i tym podobne. Zupełnie osobną sekcją jest migracja plików, na przykład z jakichś dysków sieciowych czy innego typu rzeczy, ale na razie skupmy się na tych trzech pierwszych, czyli e-mail, kalendarz, kontakty. I teraz, podchodząc do takiej migracji, w zależności od tego, o jakiej firmie mówimy, czy to będzie mniejsza firma, czy to będzie większa firma, i od tego, jak bardzo mamy skomplikowaną infrastrukturę i jak bardzo też zależy nam na zautomatyzowaniu całego procesu, możemy wybrać pomiędzy kilkoma opcjami. Jest na przykład w ramach rozwiązania Workspace wbudowane narzędzie migracyjne, które z panelu administracyjnego pozwala się podpiąć do jakiegoś serwera i zaciągnąć sobie rzeczy. Rozwiązanie tam jest. Jest co prawda proste według mnie, bo nie pozwala na ogromne kustomizacje, ale w wypadku większości tych mniejszych klientów spokojnie sobie poradzi. Jeżeli mamy sytuację, kiedy pracownicy, nie wiem, trzymali maile nie na serwerze, a bezpośrednio w Outlooku, to mamy też narzędzie googlowe, darmowe, które możemy sobie doinstalować do Outlooka i z Outlooka te maile przemigrować i wtedy to robimy per użytkownik, per konto. Więc jak widzisz, per użytkownik, per konto może mieć problem przy skali. I później wchodzimy krok wyżej i wyżej i wyżej. Mamy rozwiązania, które są naszymi wewnętrznymi googlowymi, które wymagają na przykład postawienia farmy serwerów, gdzie masz serwer, master i wiele różnych sleeve'ów i w tym momencie masterowi rzucasz proces do wykonania, mówisz skąd, dokąd, co ma przemigrować, rzucasz mu paczkę 10 tysięcy użytkowników, a ten master będzie to rozrzucał na kolejne po prostu te sleeve'y i w tym momencie sleeve'y będą się zajmowały ciężką, twardą migracją, konwersją danych, odpowiednim przeniesieniem i zadbaniem o to, żeby to wszystko działo, ale też w wypadku na przykład wielu migracji używa się rozwiązań niekoniecznie zrobionych przez Google. Jest też na przykład na rynku rozwiązanie Cloud Migrator, zrobione też przez jednego z partnerów googlowych. To jest bardzo popularne rozwiązanie wśród partnerów, często używane. I na przykład to rozwiązanie ma o tyle fajny plus, że zarówno pozwala na pełną automatyzację, ma fajną obsługę błędów, ale też będzie pozwalało na obsługę w bardzo customowy sposób wyjątków, dzięki czemu przykładowo migrując maile możemy w takim rozwiązaniu wskazać, że załączniki, które spełnią konkretne przez nas oczekiwania, mają nie być już dłużej zapisywane przy mailu, ale mają być zapisane na dysku Google na przykład, a w mailu ma się pojawić link do tego załącznika, co później spowoduje, że pracownicy będą mogli łatwiej pracować po takiej migracji. Więc teraz w zależności od tego, czy firmie będzie bardziej zależało na podejściu zróbmy to być może tanio i szybko, czy być może zróbmy to szybko i dobrze, czy być może to skustomizujmy na maksa i zróbmy pod siebie, co wiadomo ma też różne później progi cenowe, chociażby w ilości pracy, którą trzeba włożyć, czy ilości serwerów, które musimy pod tym postawić, czy tutaj w wypadku Cloud Migratora licencji, które musimy dokupić, to teraz partner jest właśnie tym punktem, który pomoże klientowi zdecydować. Partner usłyszy od klienta, ja bym chciał ABC i partner na to mu odpowie, no to najlepsza opcja dla ciebie jest ta, a jeżeli nie ta, no to tu masz drugą opcję, która może być ciut gorsza, ale może mieć inne na przykład zalety. I teraz kolejnym etapem, kiedy już tutaj mamy milestone'a klepniętego, technologicznie udało nam się wszystko ogarnąć, migracja dla tych 40 osób przeszła, estymacja zrobiona, wiemy jak to wygląda, to kolejnym etapem jest etap tak zwanych early adoptersów. Early adopters to jest grupa pracowników, którzy idealnie, żeby byli zarówno entuzjastami, zarówno nowych technologii, być może naszego rozwiązania, ale też po drugiej stronie fajnie, żebyśmy mieli osoby, które są wielkimi oponentami. Ale takimi oponentami konkretnymi, które wiedzą, że być może pracowali danymi rozwiązaniami, znają ich plusy, minusy i wiedzą dokładnie, dlaczego oni walczą za tym, żeby stara 20-letnia technologia została w organizacji i uważają, że inaczej się żyć nie da. To ciekawe. Bo to jest bardzo ciekawe, ale zobacz, że jak zrobisz miks takich osób i to będzie miks na przestrzeni różnych departamentów organizacji, różnych poziomów od szeregowych pracowników przez menadżerów, dyrektorów i tak dalej
i wyłonisz 15% całej organizacji, czyli na te 1000 osób, 150 osób wyłonisz do tego etapu, to w tym momencie po pierwsze masz genialną grupę kontrolną do zweryfikowania podejścia szkoleniowego, ale też do wyłapania wszelkiego rodzaju problemów, które trzeba zawczasu zaadresować. Bo jeszcze jesteśmy z tą grupą na miesiąc, dwa miesiące przed wdrożeniem dla całej reszty organizacji. Mamy jeszcze czas na podjęcie korekt, nad zweryfikowaniem, dlaczego być może coś jest ważne dla takiego malkontenta i co ewentualnie powinniśmy poprawić, żeby tą osobę zadowolić, żeby pokazać jej, że tutaj praca będzie przebiegała zupełnie inaczej. I teraz jak mamy te 15% użytkowników, to dla tych użytkowników przede wszystkim zależy nam na wykonaniu jak najlepszych szkoleń. Najczęściej są to szkolenia personalizowane w salce, w małych 10-15 osobowych grupach, żebyśmy mieli bezpośredni kontakt z tymi pracownikami, na żywo mogli usłyszeć feedback, a nawet jak nie usłyszymy, to wprawny trener zobaczy reakcję po twarzy i będzie widział, czy to, co tłumaczy, dociera do grupy, czy być może powinien zmienić tryb, tempo, czy w ogóle zapytać, o co chodzi, czy jakoś inaczej to spróbować wytłumaczyć. I teraz, jak w pierwszym etapie, w tym Core IT, zależało nam na weryfikacji technologicznej, tak w drugim etapie zależy nam na tej weryfikacji ludzkiej. To jest etap, na którym później zaplanujemy, jak mają wyglądać szkolenia dla całej reszty pracowników. To jest etap, na którym powstanie witryna szkoleniowa. To jest etap, na którym przygotujemy wszelakie materiały, mailingi, inne rzeczy. I jak tą grupę już w pełni wdrożymy, przemigrujemy, nauczymy, oni zaczynają używać, używają przez miesiąc. Ile ich ma być? To dopiero jak 15%. 15% organizacji, tak. To się oczywiście waha, jest estymacyjnie, tak, ale to jest takim, powiedziałbym, złoty środek. I teraz jak ci pracownicy już wiedzą, jak używać i pracują od miesiąca na rozwiązaniu, to zauważ, że jak odpalimy wdrożenie dla całej organizacji w ramach tego etapu Global Go Live, to każdy pracownik ma w zasięgu wzroku co najmniej jedną, dwie osoby, które już od miesiąca używają rozwiązania. Więc jeżeli nawet teraz się okaże, że pracownik w księgowości strzela na jakimś tam trzecim piętrze, ma problem, z którym sobie nie może poradzić, to będzie wiedział, że podejdzie dwa biurka dalej i tam jest osoba, która jeszcze często u klientów dostaje być może jakąś czapeczkę z kolorami googlowymi, czy koszulkę, czy coś innego, żeby w pierwszych dniach pokazać, że to są osoby, które brały udział w tym etapie. Już mamy lokalne wsparcie. Już mamy weryfikację, że ta osoba, która od miesiąca używa, ona nie tylko tyle, że nauczyła się obsługi Gmaila i kalendarza, ale ona nauczyła się pracy specyficznej dla tego działu w ramach nowych rozwiązań. Więc jest w stanie bardzo fajnie tą wiedzę później też przy kawie, na piętrze, przy biurku przekazać reszcie współpracownikom. I to bardzo fajnie działa właśnie z perspektywy budowania, to jest dosłownie takie budowanie, jak widziałeś, te 30 osób, 150 osób i 1000 osób. Budujemy sobie znajomość rozwiązania w organizacji, budujemy jego adaptację. Jak już robimy ten switch, kiedy wyłączamy stare rozwiązanie i odpalamy nowe, to wiemy, że pracownicy już są na to gotowi. I teraz jeszcze się dzieje w tle, na tych trzech etapach, jedna fajna rzecz bardzo często. Zaczynamy projekt i w momencie, kiedy zaczynamy projekt, uruchamiamy, załóżmy, jakiś pokój czatowy. Pokój czatowy, na którym ludzie mają zadawać pytania, jeżeli coś im nie idzie, ale też chwalić się, jeżeli coś im się fajnego udało. I teraz na początku masz tam 10 osób zespołu projektowego. Oni pracują, wiem, może się wydawać to dość zaskakujące, że jeżeli jakiś stakeholder przykładowo ma pytanie techniczne, to mówimy, napisz na czacie, odpiszemy ci na czacie. Na początku często spotyka się opór, ale po chwili jak się wytłumaczy i ten stakeholder zobaczy, że okej, taka odpowiedź na czacie już nie zginie, i będzie dostępna dla kolejnych ludzi, to już zaczyna łapać, o co chodzi i zaczynamy wchodzić w takie rozsądne planowanie wdrożenia. I teraz mamy tak. Na etapie Core IT do tego samego czatu dodajemy te 30 osób z IT. Na etapie Early Adopters dodajemy kolejne 150 osób z Early Adopterów. I zauważ, że ludzie mają tendencję do zadawania tych samych pytań. Więc jeżeli oni już je raz zadadzą, to zostanie nam to w historii pokoju, i nowi pracownicy, którzy będą chcieli tam wchodzić, będą mogli kliknąć przycisk wyszukaj, znaleźć, zobaczyć, jaka była odpowiedź. Już nie będą musieli zadawać tego pytania po raz kolejny.
A z drugiej strony, jeżeli zespół projektowy zauważy, że jakieś pytania pojawiają się super często, to mogą zaadresować je za pomocą odrębnego szkolenia czy odrębnego materiału. I mamy wspólne miejsce, w którym tworzymy właśnie już od samego początku, przemycając to pod zagadnieniem technicznego wsparcia, przemycamy współpracę. Przemycamy pokój, w ramach którego ludzie zaczynają dzielić się wiedzą. Zaczynają sobie nawzajem pomagać. I uwierz mi, że właśnie mówiąc na przykład w takich tradycyjnych organizacjach, bardzo, bardzo dużym zdziwieniem dla szeregowego pracownika na przykład było to, że kiedy napisał na czacie, że nie wie, jak danej funkcji użyć, odpisał mu prezes. I to było w takiej organizacji ponad 3000 osób. Więc wiesz, ta ścieżka od pracownika do prezesa zazwyczaj to jest nieprzeskakiwalne komunikacyjnie. A tutaj każdy jest na równym poziomie, każdy się uczy, każdy tą technologię w podobny sposób adaptuje i ludzie sobie nawzajem pomagają, jak tylko mogą. I to później pokazuje, że w tych rozwiązaniach możemy pracować właśnie w taki sposób. To jest ekstra. Kolejne kroki są już prostsze. A czy w takim razie w ramach trzeciego etapu zawarty jest także onboarding nowych pracowników, cały już sformułowany proces, gdy ktoś zaczyna pracę w naszej firmie, to przychodzi na gotowe? Tak, jak najbardziej. Wiesz, ja tutaj mówiłem teraz o tym etapie bardziej w takim wdrożeniowym, tak, który się składał z tych czterech podetapów planowania, Core IT Early Adopters i Global Go Live. Ale pamiętaj, że po tym, jak już wdrożysz rozwiązanie w organizacji, to dalej mamy etap tak zwanej stabilizacji i rozwoju. I to jest etap, w którym nie powinniśmy hamować wdrożenia. To jest etap, w którym nie powinniśmy powiedzieć od strony klienta, przykładowo partnerowi, dziękujemy, na razie, miło było. Tylko to jest ten moment, kiedy faktycznie, kiedy już kurz powdrożeniowy opadnie, zaczniemy zauważać, że po pierwsze przychodzą nowi pracownicy, którzy też potrzebują wiedzy, a po drugie zaczynamy zauważać, że inne procesy biznesowe, których jeszcze nie uwzględniliśmy w tej migracji, możemy przetransformować. Możemy coś w nim zmienić, mieć jakieś inne podejście. Może się bardzo szybko okazać, że w organizacji pojawi się potrzeba pozbycia się jakiegoś rozwiązania, nie wiem, BI-owego i odpalenia Lookera zamiast tego, no to zaraz partner będzie w stanie doradzić, a może się okazać, że klient będzie chciał coś zautomatyzować, no i w tym momencie albo będzie potrzebował dedykowane, zaawansowane szkolenia z UpScriptu, żeby uczyć się makr do arkuszy, albo jakieś szkolenia z rozwiązania AppSheet, które pozwoli w ramach no-code'owej platformy później tworzyć sobie procesy biznesowe. Więc to jest ścieżka. Tutaj nie mówimy o tym, że wchodzimy w jednym punkcie, robimy szybkie wdrożenie i tyle, tylko wraz z tym, jak rozwiązanie się rozwija, a w chmurze to jest właśnie największa zaleta, że te rozwiązania rozwijają się bez nawet konieczności wykonywania przez nas dodatkowych update'ów, czy spędzanie jakiegokolwiek czasu na wdrażaniu tutaj dodatkowych funkcji, to zobaczcie, że jak to się rozwija, to fajnie by też było, żeby pracownicy firm też się razem z tym rozwijali, tak? Więc cały czas trzeba podtrzymywać tą kulturę nauki, kulturę czerpania wiedzy i kulturę optymalizacji. Spotkałem się na przykład później z fajnym podejściem w takich organizacjach, które już wdrożyły Workspace'a, że powdrożeniowo dali czas ludziom odpocząć, ustabilizować się. No i zaraz po tym odpalili takie jednostki specjalne. Mały wewnętrzny SWOT składający się z PM-a, administratora od Workspace'a i dewelopera. I takie trzyosobowe jednostki wrzucają do różnych działów na jakiś skończony okres czasu, to może być do miesiąca na przykład, i te jednostki są odpowiedzialne za perspektywy takiego outsidera, zobaczyć, jak dany dział pracuje, jakie rzeczy robią powtarzalnie i być może niepotrzebnie, jak są w stanie pomóc im te procesy zautomatyzować. I po prostu automatyzują w ramach platformy. I później to pozwala na to, że jeżeli zautomatyzujemy odpowiednią ilość procesów, to ludzie, którzy dotychczasowo zajmowali się na przykład tylko tym w ramach IT strzelam, żeby rozwiązywać problemy i błędy, mogą zacząć się zajmować rozwojem innowacyjności i mieć realny wpływ na finalne wyniki firmy, na to, ile firma później zarobi, znajdować nowe ścieżki pozyskania klienta czy obsługi tego klienta. Zmieni nam się trochę profil,
ale ten profil daje nam wtedy dużo wolności, którą jesteśmy w stanie bardzo kreatywnie jako specjaliści spożytkować na to, żeby cała firma rosła, a my razem z nią. Bo to przecież o to finalnie chodzi w biznesie. Gratuluję wszystkim odbiorcom Flytalks. Już 50. minuta na horyzoncie naszej pasjonującej rozmowy. To oznacza, że czasu pozostało już niewiele, stąd może też czas na bonus na koniec, czyli bezpieczeństwo chmury. Okiem Googlersa. Kacprze, zanim nas uzbroisz pokrótce w dobre praktyki, powiedz proszę, czy faktycznie naprawdę zdecydowana większość chmurowych incydentów bezpieczeństwa leży jednak po stronie nie infrastruktury, nie kodu, nie inżynierów, ale użytkownika i zwłaszcza tego użytkownika końcowego? I tu się niestety muszę z tobą zgodzić, bo w dzisiejszych czasach technologia już w większości, jeżeli ją odpowiednio aktualizujemy, jest tak załatana, że bardzo ciężko jest znaleźć jakąś lukę technologiczną, którą można wykorzystać do pozyskania danych, do otrzymania. Na wypadku na przykład chmury, to praktycznie jest to niemożliwe. Tu aktualizacji jeszcze tym bardziej nie musimy robić, nie musimy się tym przejmować. Mamy pewność, że to jest rozwiązanie jak najbezpieczniejsze. I oczywiście nawet dostawcy chmur, tak jak Google czy inna konkurencja tutaj, robią nawet programy, w ramach których hakerzy, jeżeli próbują się włamać i uda im się włamać do naszego rozwiązania, to dla nich o wiele bardziej opłacalne będzie zgłosić się i dostać wynagrodzenie za znaleziony błąd, niż opublikować czy wykorzystać to w jakikolwiek sposób. Ale to się rzadko kiedy zdarza, tylko właśnie wróćmy do tej strony ludzkiej, bo faktycznie najłatwiej, żeby włamać się do jakiejś organizacji, jest oszukać drugiego człowieka. Oszukać go, czy to na telefon z banku, telefon z IT, czy oszukać go w formie maila phishingowego, który wyświetli mu bardzo podobnie wyglądający komunikat do tego, co używa na co dzień i skusi go do tego, żeby wejść na bardzo podobną stronę i na niej podać swoje hasło, które potem będzie przejęte i będzie wykorzystane do dostępu do jego systemów. Tutaj też na przykład może się zdarzyć próba oszustwa użytkownika na bazie wysłania mu czy jakiegoś załącznika zainfekowanego, czy wskazania mu strony, która taki załącznik mu spróbuje wcisnąć, który finalnie spowoduje krzywdę na jego, szkody na jego komputerze, jak na przykład ransomware, który będzie chciał zaszyfrować mu cały dysk, a w drugim kroku wymusić okup, żeby ten dysk można było odszyfrować. I to niestety są w dużej mierze błędy ludzkie. Ale teraz, jeżeli popatrzymy na to, jak przed takimi błędami możemy się zabezpieczyć, to powiedziałbym, są dwa mocne kierunki. Pierwszy kierunek to jest oczywiście edukacja, bardzo mocna edukacja. I z tej perspektywy jest na przykład bardzo fajna stronka quiz zrobiony przez Google'a, który jest kierowany do każdego tak naprawdę. Quiz, który możemy sobie otworzyć i w ramach którego możemy zweryfikować sami siebie, czy jesteśmy w stanie zauważyć próby oszukania nas. Taki interaktywny quiz? Mailowe. Tak, interaktywny. Zobaczymy próby przykładowo maili, które mogą być z podobnego, ale innego adresu. Dobra, co ci wyszło? Zobaczymy różnego typu podejście. Akurat w moim wypadku to nie było, wiesz, nie było żadnego problemu. Natomiast to jest fajna rzecz, żeby w ramach firmy coś takiego rozdystrybuować i żeby pracownicy, przeklikując się, nauczyli się zagrożeń, które na nich czekają. To jest jedna rzecz. Dwa, warto ich edukować co chwilę, można powiedzieć, regularnie, dodatkowymi szkoleniami, informacjami, jak możemy do tego podejść. Ale jasnym jest, że nie każdego pracownika będziemy w stanie wyedukować odpowiednio, a z drugiej strony każdy człowiek, nawet najbardziej wyedukowany i najbardziej ostrożny na świecie, ma swoje momenty słabości, więc zawsze się może zdarzyć sytuacja, kiedy taka osoba zagapiona w biegu, w natłoku informacji, kliknie coś przez przypadek. No i już jest podatna na jakieś zagrożenie. I z tej perspektywy wchodzi właśnie ta druga sekcja, o której chciałem powiedzieć, sekcja zabezpieczeń administratorskich. I tu pamiętajmy, że musimy zbalansować pomiędzy bezpieczeństwem, tak żebyśmy zabezpieczyli jak najlepiej się da nasze rozwiązanie, ale też z drugiej strony pomiędzy użytecznością od strony użytkownika. Jasne jest, że moglibyśmy użytkownikowi komputer zamknąć w kasie pancernej, do zalogowania kazać mu wpisać 150-cyfrowe czy tam znakowe hasło,
wymagać kluczy bezpieczeństwa i w ogóle jeszcze przejścia przez nie wiadomo jakie inne dziwne rzeczy, klatki Faradaya i tak dalej. Można by było, ale czy takiemu pracownikowi będzie się chciało przychodzić wtedy codziennie do pracy i pracować? No, będzie to wyzwanie. Ogromne wyzwanie. Dlatego patrzymy z naszej perspektywy jako Google na to, żeby pracownikowi dać możliwość pracy bardzo komfortowej, ale z drugiej strony bardzo bezpiecznej. I na przykład takim najważniejszym elementem według mnie są klucze bezpieczeństwa, które pomagają nam uruchomić weryfikację dwuetapową. Kojarzysz, tak jak w banku. Jasne. Logujesz się do banku, próbujesz zrobić przelew, dodatkowo dostajesz kod SMS, musisz go przepisać, poszło, fajnie, udało się. Tylko to rozwiązanie z kodami SMS ma niestety jedną wadę. Jeżeli ktoś ci wystawi fałszywą stronę banku, to może na żywo pod spodem przekazywać informacje do prawdziwej strony banku i faktycznie bank ci wyśle tego SMS-a, ale ten kod podasz na fałszywej stronie, więc ktoś go przechwyci i tak sobie przelew zrobi. Nie do końca bezpieczne, ale już i tak lepsze niż nieposiadanie niczego i już osoba, która próbuje od nas coś wyłudzić, musi się nagimnastykować. I tu się właśnie pojawiają rozwiązania takie jak klucze bezpieczeństwa. To jest taki standard FIDO U2F, w ramach którego przy autoryzacji do konta na przykład Google'owego podajemy login, hasło, po czym wpinamy klucz do portu USB i musimy nacisnąć przycisk z boku klucza. Pod spodem przeglądarka weryfikuje nam po pierwsze, że strona, na której jesteśmy, to jest strona, na której powinniśmy być. Weryfikuje i porównuje klucze szyfrujące pomiędzy tym kluczem USB, a kluczem, który już został wcześniej zsynchronizowany z naszym kontem Google. Mhm. I tylko w wypadku, kiedy faktycznie ta strona, na której jesteśmy, odpowiada nam odpowiednim kluczem i kiedy faktycznie odpowiedni klucz włożyliśmy do portu USB, dopiero wtedy nastąpi okejka i autoryzacja. My wdrożyliśmy w Google klucze FIDO, żeby ci nie skłamać, gdzieś w okolicach 2015 roku. To już jest 7 lat. Mamy w Google grubo ponad 100 tysięcy pracowników. Wiesz, ile od tamtego czasu mieliśmy przechwyceń kont? Takich, że ktoś hasło wyciągnął? Pewnie obstawiam, że więcej osób pisze, że zgubiło klucz. Innego rodzaju problem, to, ale to przejęć kont. To się zdarza, ale przejęć kont. Dosłownie było zero. Naprawdę zero? Zero. To jest najbezpieczniejsza teraz metoda zabezpieczenia jakiegokolwiek konta. Mhm. I nie tylko tak, to też nie jest tak, że wiesz, że kupujesz klucz i używasz go tylko i wyłącznie do konta Google'owego, ale coraz więcej serwisów internetowych zaczyna wspierać takie klucze. Ja na przykład osobiście używam kluczy i do konta prywatnego, i do służbowego, i mam klucze powpinane, nie wiem, do jakichś giełd, na których traduję, nawet do jakichś bitcoinów, nie bitcoinów. Wszędzie, gdzie tylko mogę i widzę, że jest taka możliwość, mam wpięty klucz. Oczywiście, że w sytuacji, kiedy klucz by mi zginął, mam też podpięte alternatywne metody, którą jako alternatywna metoda może być ten token SMS na przykład, tak? Bo wiem, że wtedy, jeżeli faktycznie klucz bym zgubił, to SMS-em się zweryfikuje, dwa razy wtedy sprawdzę, czy jestem na dobrej stronie i tak dalej, ale na co dzień nie będę tego SMS-a używał, bo jednak klucz wiem, że jest bezpieczniejszy i ta świadomość użytkowania, podejścia, ale z drugiej strony też być może wymuszenie przez organizację zakupu takich kluczy, rozdania pracownikom i też wymuszenie używania kluczy przez pracowników spowoduje, że dostęp do organizacji już jest zabezpieczony. A jest jeszcze jeden fajny temat, może nie fajny, ale jest jeszcze temat ransomware. To jest niestety problem, który dotknął już wiele organizacji. Część z nich przyznała się publicznie, że mieli z tym problem. Wiele ukryło, że w ogóle coś takiego ich dotknęło, bo jednak nie chcieli pokazywać, że gdziekolwiek mieli jakieś błędne procesy, czy może jakieś luki bezpieczeństwa. Tylko teraz wyobraź sobie, jesteś taką organizacją zaatakowaną przez ransomware, który przejął twój, strzelam, serwer plików lokalnych. I nagle okazuje się, że wszystkie, cała dokumentacja twojej organizacji, wszystkie pliki, które miałeś, wszystko jest zaszyfrowane. I albo zapłacisz okup, albo musisz próbować te klucze złamać, albo odzyskiwać z backupu, jeżeli taki miałeś w innym miejscu niezaszyfrowanym, to zdecydowanie powinien być backup i odtworzenie, tak? No ale wiemy jak jest, jeszcze nie wszystkie firmy backupów używają. No i teraz z tej perspektywy, jeżeli mówimy o ransomware, to bardzo dobrze jest mieć jednak wszystkie pliki w chmurze. Tym bardziej w takiej chmurze jak Google Workspace. Bo na przykład nas
ransomware nie będzie dotykał, a jeżeli nawet by się okazało, że w której sytuacji ransomware jest taka, można powiedzieć, jedna bardzo skrajna sytuacja, o której nie będę przytaczał, żeby nie dopuszczać do niepotrzebnej edukacji, ale nawet gdyby się okazało, że ktoś mógłby po prostu w jakikolwiek sposób dotknąć pliki, to robisz prosty skrypt i mówisz, przywróć pliki do wersji z wczoraj. Skrypt działa x minut, nie miesięcy, jak to bywa w wypadku normalnych serwerów gdzieś on-premowych i masz dostęp z powrotem do wszystkiego. Więc można śmiało powiedzieć, że ataki ransomware w chmurze, takie jak tutaj dzisiaj omawiamy, Workspace, mogą być, no, mogą nas wprowadzić co najwyżej w stan zdenerwowania, ale bardzo szybko sobie z tym poradzimy, więc nie stanowią zagrożenia. I to jest właśnie clue zabezpieczania się przed dzisiejszymi różnymi, można powiedzieć, próbami przejęcia kontroli. Ze strony security oczywiście jest wiele jeszcze innych dodatkowych rozwiązań, tak? Jak chociażby możliwość zabezpieczenia telefonów, Androidów, iOS-ów, iPadów, czy nawet komputerów w stylu Chromebooki, czy nawet komputerów z Windowsem. Zabezpieczenia przez rozwiązania wbudowane w rozwiązanie Workspace. Tutaj macie w ramach platformy wbudowany cały pakiet Mobile Device Management, który wystarczy skonfigurować i już wiemy, że jeżeli telefon będzie chciał się podpiąć do naszego konta, to najpierw musi się zautoryzować do systemu. Użytkownik musi ustawić kod blokady ekranu albo jakiś tam czytnik linii papilarnych czy jakiś Face ID. No i dopiero później będzie mogła nastąpić autoryzacja, a jeżeli będziemy chcieli ustawić więcej, bardziej zaawansowanych polityk, to mamy możliwość na ten moment poustawiania bodajże około 80 polityk dla każdej z tych platform, a nawet i więcej w wypadku niektórych, więc bardzo dokładnie możemy sobie zabezpieczyć te końcówki, ale też możemy sobie zabezpieczyć kontekst, w którym otrzymują dostęp. Możemy powiedzieć, że jeżeli dany użytkownik będzie korzystał z komputera służbowego w ramach sieci firmowej i komputer firmowy jest zaktualizowany, jest aktualna przeglądarka i system, no to w tym momencie może mieć dostęp do wszystkich aplikacji. Ale jeżeli na przykład przeglądarka będzie nieaktualna lub wyjdzie poza firmę lub, nie wiem, użyje innego sprzętu, to może wtedy będziemy chcieli mu jakąś aplikację wyłączyć i powiedzieć, że w skrajnym przypadku nie będzie miał dostępu do niczego, a może będzie miał dostęp tylko do Gmaila albo tylko do kalendarza, żeby sobie sprawdzić grafik. Więc security w ramach danej organizacji ma możliwość w pełni skonfigurowania sobie listy, można powiedzieć, polityk bezpieczeństwa i w zależności od warunku wejściowego będą różnego typu dostępy przydzielone, to z perspektywy użytkownika, ale też możemy zabezpieczyć dane. Więc możemy na przykład powiedzieć, że jeżeli w danym dokumencie lub wiadomości e-mail, który pracownik właśnie pisze, znajdziemy za pomocą wzorców wyrażeń regularnych lub predefiniowanych wykrywaczy, załóżmy numer karty kredytowej, PESEL, jakieś dane personalne osoby lub cokolwiek sobie wybierzemy i ustalimy, to za pomocą Data Loss Prevention możemy zablokować wysłanie takiej wiadomości, czy wyrzucić dodatkowy alert, czy być może zmienić ustawienia na pliku co do możliwości pobierania, drukowania i kopiowania danych z tego pliku. Tu mamy naprawdę ogrom możliwości. No i warto zaznaczyć jedną rzecz. Magia tego rozwiązania jest o tyle fajna, że jest to rozwiązanie zarówno dedykowane dla małych firm, gdzie właśnie, tak jak wcześniej wspominaliśmy, taka jednoosobowa działalność może uruchomić, zacząć działać, nie musi nawet się przejmować jakimiś ustawieniami i tyle, ale z drugiej strony możemy śmiało mieć takich klientów na naszym rozwiązaniu, jak chociażby PwC, które zarządza też setkami tysięcy pracowników na świecie i jest w stanie zapewnić im pełne bezpieczeństwo. I to nie koniec wątku bezpieczeństwa w naszym podcaście. Mam nadzieję, że uda się jeszcze spotkać, by go rozwinąć i może spróbować swoich sił w niezbadanych przez wszystkich obszarach Google Workspace, bezpieczeństwo oraz zaawansowane funkcje. Mam nadzieję, że jeszcze będzie nam dane o nich porozmawiać w kolejnym odcinku FlyTalks z udziałem Kacpra Ptasińskiego. Liczymy na powtórkę. Kacper Ptasiński jest Customer Engineer Productivity and Collaboration w Google i życzę, by na swojej drodze zawodowej spotkać właśnie takiego partnera w biznesie. Również mam taką nadzieję. Dzięki wielkie. Serdeczne dzięki. Miło było gościć.
Jeśli nie subskrybujesz jeszcze naszego kanału, zrób to teraz, by być na bieżąco z kolejnymi odcinkami Flytox. Łączymy świat biznesu i technologii.